UHO, samo zło. WHO, samo zło. WHO, samo zło. Ponieważ nie możemy na proteście poprzestać i nie miejcie wyrzutów, jeśli was tutaj dzisiaj nie ma, bo jest praca do wykonania i taki kurs, taką propozycję ma dla was Fundacja Polskie Weto. Chcielibyśmy, abyście państwo skorzystali z naszej propozycji. Odpocząwszy od dzisiejszego dnia, może dzisiaj nie zdążymy. Po tym proteście na stronie Polskiego Weta zostanie zamieszczone pismo. To będzie taki dokument zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, gdzie będziecie mogli państwo sami podpisać się pod gotowym już pismem przygotowanym przez pana prezesa Adama i będziecie mogli wysłać takie zapytanie w tym trybie do Ministerstwa Zdrowia. Adam, mam kilka pytań, chcę do teraz referować. Na pewno będzie nas interesowała odpowiedź, żebyście to wy państwo sami mieli na to, jakie jest stanowisko Światowej Organizacji, przepraszam, naszego rządu w sprawie właśnie Światowej Organizacji Zdrowia. Czy mają świadomość, taką jaką my dzisiaj, bo jesteśmy tutaj zgromadzeni, nie mamy świadomości szkodliwych poprawek. I przede wszystkim, jeśli one wchodzą w życie, w takim razie, bo nie było tego weta, to co dalej? Czy będzie jakakolwiek analiza i jakakolwiek kampania informacyjna co do tego tematu? To jest tylko cząstka tych pytań, które tam mamy zawarte. Jest to 6 pytań. Mam gotowe, przygotowane dla państwa już egzemplarze. Dziękuję za nie. To są egzemplarze w ilości 100 sztuk, które mam dla tych osób, które chciałyby już dzisiaj w formie takiego happeningu wypisać ten dokument i zanieść osobiście na Wielkim Podawcie Ministerstwa Zdrowia. Po zejściu ze sceny będę stała sobie z tamtej strony i rozdawała tutaj te dokumenty. A dla państwa, którzy nas obserwują i słuchają, zdecydowanie chciałabym bardzo, żebyście z tego skorzystali, którzy po proteście i ściągnęli z naszej strony. Proszę państwa, dlaczego to jest tak ważne? Jest dzisiaj posłem Rzeczypospolitej Polskiej, jest założycielem komisji zespołu parlamentarnego do spraw Światowej Organizacji Zdrowia. Wspiera również nas, bo ma te same wątpliwości co do działania rządu, do kierunku działania rządu względem obywatela. Chciał państwa też bardzo gorąco pozdrowić. Ma inne obowiązki. Uczestniczył w tych 3 interwencjach, o których pan poseł Włodzimierz Skalik wspominał. Także to była jego praca do wykonania, jest również inna w dniu dzisiejszym. Macie od niego bardzo gorąco pozdrowienia. I tak jak mówię, zachęcamy do działania, do niezaprzestawania na dniu dzisiejszym, ponieważ jeśli rząd obrał taki kierunek, aby krzywdzić obywateli, to my musimy z tego miejsca i teraz, i później krzyczeć głośno nie i polskie weto dla tych spraw. Dziękuję. Polskie weto! Polskie weto! Polskie weto! Polskie weto! Pani, a przy tej okazji, przy zmowie milczenia, która panuje odnośnie tematu WHO, chciałabym podziękować.